Cześć, cześć, cześć! Witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku z gry Minecraft. Cześć! I what the fuck? Proszę, o co chodzi powiedzieć. Już wszystko tłumaczę. A mianowicie, nowa modyfikacja, która w ogóle nie była przewidywana. Nazywa się More Players. I co? I widzicie pewnie mój dom, prawda? Jest... zbudowałem go już całego. A właściwie tylko ten dach, bo poprzez między odcinkami szybko go zaprezentuję. Tutaj są dwie skrzynie, prawda? Ta pusta, tutaj jest kilka itemków. Tutaj też bardzo fajnie się urządziłem. Mamy nawet tutaj siedzenie, tutaj piece. O kurde, tutaj mam półki. Troszeczkę mi się zbugowały, które są dodawane przez Shelf Mod, Crafting Table. I to tak wygląda mój dom, prawda? Jeszcze może tutaj pokażę dookoła, obejdę szybko. Tutaj też dam taką fajną tabliczkę. House by Hipek, czyli mój house, mój dom. Tak on wygląda. Tutaj zrobiłem jeszcze kilka okien, pochodnie. Tak. Jestem z niego dumny, nie przewidywałem, że aż tak fajnie mi on wyjdzie. No gdyż naprawdę bardzo dobrze mi wyszedł. Jestem z niego bardzo dumny. I teraz szybko jeszcze o modyfikacji. Pewnie wkrótce myślę, że zrobię jakiś poradnik o tej modyfikacji, ale może pokażę teraz, co ona dodaje. Dodaje kilka nowych rzeczy, które może robić nasz player, nasz skin. Mianowicie to, że na przykład może być tak jak zombie, mieć takie fajne podniesione ręce, jest to bardzo fajne. Może siedzieć, to już widzieliście na początku odcinku, przy tym może jeszcze skakać. Gdy już zrobimy krok do przodu, już nam automatycznie wstanie. Może leżeć. Mój skin się właśnie upił. I co najlepsze, może tańczyć. Patrzcie. Pięknie. Jestem królem breakdance'u. Znaczy, tańcu. Nie wiem, co to za taniec. Uga buga jakiś. No i to tyle, co dodaje mnie ta modyfikacja. Aha. Jeszcze dwie rzeczy. A mianowicie to, jeśli dam sobie na przykład miecz do pierwszego tutaj, no to widać, mamy go jakby na plecach i to jest fajne. I tak może być z każdym innym itemkiem, który nie jest taki jak na przykład dirt, który wymiarowy. Teraz mam, widzicie pork chop na plecach. No i to tyle by było. Jeszcze gdy naciśniemy, można jeszcze kilka ustawień sobie zmienić, na przykład gdy naciśniemy F6, można sobie zmienić skina na przykład na O, jestem teraz królikiem. Bardzo fajne. No i to tyle by było. Nie będę więc przedstawiał tak na szybko. Jest tu trochę dużo tych skinów, nie będę wszystkich przedstawiał, prawda? O, jeszcze są takie inne rzeczy, ale to już nie na ten odcinek. I właściwie co dziś będziemy robić? Dzisiaj zejdziemy sobie do jakiejś kopalni. Tak właśnie, kopalni, jaskiń, cave'ów, kanionów. I właśnie, i po pierwsze co, zmienimy sobie ustawienia mapki na to, żeby pokazywała nam cave'y. Właśnie, i już za pomocą znalazłem nawet kanion, do którego już się dostajemy. Tu dostaniemy się tam zaraz. Wszystko wam pokażę. Chciałem znaleźć to pomiędzy odcinkami, a już w odcinku zacząć go zwiedzać. Ponieważ ja wiem, że trudno, że zawsze z 15 minut zajmuje mi zanim coś odnajdę. No a tak już nie musiałbym, i tak już mam to z głowy, nie muszę jakby już szukać. Zrobimy to może tak, będzie prościej. Inaczej, tak zrobimy. I nie. Okej, pędź, w dół. Jest, ja żyję. I teraz, where are you? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj, ja wiem, gdzie idziemy, ponieważ sprawdzałem wszystko. Właśnie trzeba ubrać zbroję, żeby nic nam się nie stało. Mamy cały zestaw skórzanej zbroi, zrobiłem sobie też między odcinkami, zapolowałem na krówki.
Tutaj troszeczkę jest wędrówki, widać na teraz mapce, nam pokazuje tutaj cave'y. I tutaj właśnie nam, i moja mapka wykazała, że tutaj jest kanion i jest epicki. Właśnie, dokładnie i w ogóle. I zejdziemy sobie teraz tutaj w dół, bo chcę sprawdzić, co tu jest właściwie. Ja tylko zauważyłem, o, kanion, i idę już tutaj na górę i robimy odcinek. Także tak to było dokładnie. O, złoto! I już się bardzo fajnie nam zapowiada nasza przygoda, prawda? Ajajaj. No to sobie przyjdziemy tutaj. Co my tu mamy? Zobaczymy. Ładnie woda. Coś tam jest? Nic nie ma. Tak dla pewności. Chciałem sprawdzić. I jak fajnie. Mam. Teraz powinien być achievement za zdobycie złota. Zrobiłem sobie żelazny klof, ponieważ w pierwszym odcinku znaleźliśmy dużo żelaza przy naszym monster spawnerze. I to było bardzo fajne i epickie. Niestety nie mam już tego monster spawnera, nie będę się milion razy tłumaczył z tego. I bierzemy złoto w takim razie. O, nie ma tu już nic więcej. Chciałem też zainstalować jeszcze jakieś inne modyfikacje, które pomogłyby mi w znajdywaniu na przykład diamentów, żelaza, ale nie wiem, jakoś tak coś powiedziałem, że jednak nie będziemy, że tak powiem, aż tak oszukiwać, będziemy sami znajdować, bo znam kilka nawet sam. Już nie mówię o X-Ray modzie, ale na przykład tak, co jest taka modyfikacja jak Finder Compass, która dodaje to, że nasz kompas oprócz pokazywania północy, wschodu, zachodu i w ogóle, pokazuje nam również, gdzie mogą się znajdować na przykład diamenty. I to też również mnie zachwyciło, ale do tej serii jednak nie będziemy aż tak strasznie oszukiwać. No właśnie. W ogóle zauważyłem, że chyba tylko z węgla wypada expa, ponieważ no z innych nie widziałem jeszcze, żeby z jakichś innych rud wypadało exp. O, ho, ho, ho. Tutaj pytać pewnie, co to za ruda. To jest, nie pamiętam nazwy, ale to dodaje nam właśnie ten mod na te nowe rudy. Silver. To jest srebro, z tego co wiem. Właśnie. Ta modyfikacja, którą jeszcze zainstalowałem, dodała nam nowe rudy. I jedną z tych nowych rud jest właśnie sreberko. I teraz jakoś się to odróżnia, żelazo od srebra, bo tak to zawsze się mówiło, mieszało się, o, znalazłem żelazo, znalazłem srebro, a tak tutaj jest srebro, a tam było żelazo i jest git. Ciekawe, czy w ogóle znajdziemy jeszcze coś innego. O, jakaś kopuła, jeśli mogę tak to nazwać, kula. Oświetlimy sobie lekko. O, bardzo fajnie nam się to wygenerowało. Bierzemy sobie żelazo szybko. O, dużo żelaza, dużo żelaza. I bardzo dobrze. Jest... O, tu jeszcze było żelazo właśnie. No właśnie. Wiesz? O, co to był za odgłos? O. Mam wrażenie, że czegoś zapomniałem. I w ogóle nie spotkaliśmy jeszcze żadnych monsterków. Mam wrażenie, że znowu mam pitfula, ale nie martwcie się. Tym razem nie mam. To jest węgiel, trzeba wykopać, ponieważ nam się bardzo przyda. Nie tylko na same pochodnie, ale również na przykład do pieca dać. W ogóle widziałem też modyfikację, która dodawała nam to, że możemy na przykład robić sobie węglowe itemy, czyli węglowa zbroja. Ale to już było tak troszeczkę zbytnio przesadzone, ponieważ popatrzeć na realistykę, to tak troszeczkę trudno.
bardzo przepraszam. Coś mnie złapało w gardle. Tutaj wrócimy się do naszego kanionu, ponieważ kanion był pierwszy. O, nie wiem, miałem tu raczej monster spawnera. O, i lapis mamy, ale epicko. Może nie epicko, ale fajnie, prawda? Kto by nie chciał spotkać sobie nie, nawet trochę lapizu. O, jeszcze z lapizu wpada właśnie exp. No to jednak się myliłem. Cofam, to nie tylko z węgla wypada, co wypada. I teraz może... O, ten... Jeszcze mam ten silver, czyli srebro tutaj. To jest korzystam z przybliżeń, które daje mi Optifine. Bo chcę sobie sprawdzić, czy czegoś nie omijam. O! O, tam jeszcze jest żelazo, ale dobra. Później sobie i tak zejdziemy tam w dół. Ale myślę, że... póki co... tutaj ten węgiel zbierzemy. Tutaj był właśnie. Czekajcie, bo coś mi się nagle... właśnie, mam to normalne, jak widać. Ej, nie wiem jak tam u was, ale ja nie słyszę odgłosów kopania. No nie słyszę, nie wiem czemu. Przed chwilą jeszcze wyraźnie słyszałem. Trudno, nie chcę teraz skombinować, ponieważ jak ja kombinuję, to zajmuje... No... Nie. O, mały włos. A u mnie mały włos to naprawdę jest dużo. Jak tutaj to jest położone? Chyba nam się uda zebrać ten węgielek. Ale czekajcie, bo tutaj nas weźmie prąd wody. Okej. U nas wszystko jest dużo warte. Nawet taki jeden węgielek. O, i tu mamy, tak, więcej złota mamy. I czy coś tam... O, man, Clipper. Trzeba po pierwsze co ominąć jakoś tutaj tą lawę. I tam raczej nie skoczymy, ponieważ... A wiem co zrobię już. Po te srebro tam pójdziemy, Okej, jest prosto pode mną akurat. Okej. Idziemy po ciebie, sreberko. A, jakoś tak specjalnie nie występuje to w rudach, te srebro, ale jest. Teraz nam się przyda tutaj rozlać wodę. Chociaż, czekajcie. Załatwimy to tak. Dostać tutaj do nienaturalnych zombie. Dobrze, musimy się dostać do złota. I... więcej złota, będzie super. Właściwie co można... muszę sobie przypomnieć. Co można zrobić ze złota? Ze złota można zrobić... O, więcej srebra. Chyba tylko te... Chyba oprócz narzędzi i armora można jeszcze też zrobić, jeśli się nie mylę, tory. Właśnie, złote tory. A coś jeszcze chyba nic nie trzeba. Tam mamy srebro, żelazo. Tam też srebro. Więc nie chcę tutaj nic omijać, także najpierw pójdziemy po te żelazo, w tą stronę. Tu jest srebro. Też sobie tam po nie pójdziemy. W ogóle też myślę, gdyby tak diamenty znaleźć, byłoby super. Nie wiem, czy jak to tam będzie, może się nam nawet uda znaleźć, ale... Ale nie, czekajcie, to chyba nie jest srebro. No, to jest coś innego, to jest kryształ. Tak, to jest kryształ. Tam było srebro, a to jest kryształ. Podobna tekstura. Dobra, idziemy tutaj i
teraz prądy morskie nas spychają. Jest niebezpiecznie. O, tutaj widzę więcej tego wszystkiego. Ale to jest zbyt dużo lawy, jest, ludzie. Uff, jest tu... O, żelazo jest. Trzeba je wykopać. Więc sobie zrobimy cały zestaw żelaznych rzeczy. Czyli wszystko żelazne. Inaczej mówiąc. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. I tutaj raczej też nie. Tam już jest co tam. O, tutaj jeszcze to jest kryształ chyba. Dalej kryształ. Kryształ. Tak, kryształ to był. Elegancko. Już mamy trochę tych rud. No, come on! Szybciej się ruszaj. Czas muszę sprawdzać, czy czegoś nie omijam, prawda? Jeśli coś omijam, to bardzo przepraszam, ale ja się staram niczego nie omijać. Żeby nie być stratnym później. Bo bardzo... O, złoto, złoto, jak ja mnie ominął. Oj, nie byłoby fajnie, nie byłoby fajnie. I tutaj jeszcze. I już nam woda tutaj nie leci. To może najpierw zamienimy się tu węglem. I zaraz bierzemy dalej nasze złoto kopać. Ale ze złota nie wpada expa, a powinno wpadać, ponieważ... O, że tu żelazo jest. Bo złoto to jednak cenny materiał, prawda? Jeśli ktoś uważa, że w Minecraftie nie jest to aż tak cenny materiał, no to ale patrząc na rzeczywistość, no to jest bardzo cenny. Tylko właśnie troszeczkę głupio zrobili w Minecraftie, że jednak złoto, na przykład złoty miecz, prawda? O, kryształ jeszcze tutaj jest. Na przykład złoty miecz, to on cię, no, po walkach z trzy zombie ci przyjdą i już... O, redstone, jak fajnie. Trzy zombie i już masz po mieczu. To samo z, na przykład ze złotym kilofem. To samo ze zbrojem też się szybko wykorzystuje. Z tego, co słyszałem, to złota zbroja służy do tego, znaczy jest przydatna w tym, na przykład, gdy spadniemy z wysokiej wysokości, to cała zbroja powinna nam jakby się zepsuć, że tak powiem, ale my powinniśmy przeżyć. I zerknijmy tylko na nasz ekwipunek. Tu mamy redstone, więc jest elegancko. Mamy 14 kryształu, 7 srebra, węgiel. O, złoto też jest elegancko. Czas sobie coś zjeść. Ale czekajcie, bo na serio, ja nic nie słyszę żadnych dźwięków, jaki wydaje, że tak powiem, Minecraft. Żeby to było tym, że włączyłem... Aha! Już rozumiem! Bo ja chcąc wyłączyć muzykę, włączyłem muzykę, a wyłączyłem dźwięki. Nie wiem, jak to się mogło stać. Okej, tutaj mamy żelazo, więc kupimy. Ale już czuję, że się po prostu obłowimy w tym kanionie, w jaskiniach, cave'ach i w tych wszystkich kopalniach, jakie tylko... Wow! Oh my god, jeszcze włączyłem waypointy. Nie ma tak łatwo z nami. Gin ty. Gin. O, dobrze. Zabiliśmy potworka. Jednego mniej. Jak tu tam mówiło się chyba w Gothiku. Tak. Gothic, piękna gra. Ale dobrze. Gadamy o Minecrafcie, nie o Gothiku. No, ale muszę coś powiedzieć, jak przeczyliśmy. Gothic 4, matko. Nie wiem, jak kto uważa, ale mi się najbardziej spodobał Gothic 1 i 2. To były dwa fenomeny. Co do czwórki, bardzo też fajna gra, ponieważ Gothic, ale
nie przypomina tego dobrego starego Gothica. Już wystarczy, żeby zmienili imiona kilku postaci i już mogliby od razu nazwać to inną grą. Inaczej by to mogli nazwać. Tymczasem nadali po prostu tam imiona, tam Diega, Sardasa i w ogóle wszystkich innych. No i przez to był to Gothic, ale powiedzmy, że był mniej podobny do jedynki i dwójki. I to troszeczkę mi dokuczało. Nie wiem jak u innych, nie chcę się o to kłócić, ani wykłócać. Okej. Teraz tu trzeba przejść dalej. I tu nic nie ma z tego co widzę, więc tutaj pędzimy z powrotem chyba do kanionu. Ja tam nic nie mam do kaniony, lubię kaniony. Zawsze, praktycznie zawsze się tam obułowię czegoś. Nie, może nie konkretnie diamentów, ale zawsze jest to coś ciekawego. O, męż, szkielet. A idź ty, szkielecie, ty. A ty z kiniem byś mógł się szybciej poruszać. Omen, idzie w naszą stronę. Idzie. A tu obserwuję górę, czy... O, redstone. Tam jest kryształ, czy... Dobrze, trzeba go zwojować. Co tam, nie będziemy czekać. O, niedobrze. Ma przewagę. Ale chwileczkę, ja też mam łuk. Dobra, napiąć łuk. I na wojnę. No co? Jeszcze raz, powtórka. Za Narnię i za Aslana. Tak właściwie, nie wiem czy wiedzieliście, ale jest taki mod Narnie i nie dodaje on żadnego nowego światu z Narni, ale dodaje właściwie po prostu zwykłe centaury do gry, ale ich jest tak obłędnie dużo, no że się to robi niemiłe, prawda? Ich jest tyle co no, wszystkich mobów w nocy razem złączonych. O, tutaj mamy, to jest chyba, nie, to nadal kryształ. Ale to nic. Kryształ też dobry, też dobra ruda. Patrzę w górę, czy czegoś nie omijam. Tam? Coś tam jest. Teraz to wszystko musimy przepatrzeć, czy niczego na pewno nie omijam, ponieważ nie lubię, gdy... no ja sobie idę, a gdzieś niedaleko mnie, jeśli jest to oczywiście na widoku, no widocznie jest diament, złoto, cokolwiek. Dobry, z takich lepszych ród. Dobrze, teraz tylko uwaga, żeby nasz jakiś szkieleton albo broń Boże, woda nie zapchnęła do lawy. Okej. Chyba możemy bezpiecznie wydobywać ten kryształ. Jak już mówiłem, nie występują w zbyt dużych rudach. Szkoda. Czy wy widzicie też ten bug? Patrzcie na moje wiaderko. Gdy wpuszczam wodę, jest pełne w teksturze, a gdy ją zbieram, jest puste. Lekko jestem niezapokojony tą sytuacją. Ale idziemy dalej, panowie. I mamy tutaj już żelazo, także... Kolejna bardzo fajna rzecz. Okej. Ile mam tego żelaza? 39 sztuk. O, słyszę zombie. To z tego co wiem, niedobrze. O, i przy okazji widzę lapis. A to już bardzo dobrze, a wręcz wyśmienicie. Dobrze, najpierw lapis, a później jeszcze raz zobaczymy dokładnie, czy nic tam na pewno nie ma.
Okej, lapis, mamy 41 sztuk lapisu. Tu nic nie ma, a chociaż może coś tam nawet jest. Widzę węgiel. No. Można go zebrać, jest chyba bezpieczny, że tak powiem. A patrząc na naszą rytmini mapkę, tutaj jest koniec kanionu właśnie. Chyba raczej nic nie ominąłem. Jeśli coś ominąłem, to przepraszam, możecie mi to napisać na przykład w komentarzach. Może nie konkretnie bym tam wrócił, ale przynajmniej bym wiedział i... No, czy na pewno jestem na tyle ostrożny, bym wiedział. Czy na pewno niczego nie omijam, jeśli jest to oczywiście łatwe do zebrania. A, tutaj żelazo mamy, sobie zbierzemy. A nie, bo jak tutaj będzie lawa. Tak trzeba brać. W kanionie dużo lawy. O, i właśnie takiego czegoś chcemy. Redstone tutaj jest bardzo fajnie. Jesteśmy bodajże na 15 poziomie, czyli 14 to już jest poziom diamentów. Więc uwaga, miejmy się na baczności. Wszystko może się teraz zdarzyć. Możliwe, że nawet tutaj będzie diament. Nie ma. Cóż. Marzyć zawsze można. A ja lubię marzyć i nic wam do tego. Tutaj hop, hopla. Idziemy z mieczem na wszelki wypadek. Czy to diament? Diament? A nie. Ale normalnie w ciemności już. Jakbym nie miał zainstalowanego tego moda, to bym był pewny, że to jest diament. I mamy kolejny monster spawner. A tu jest Creeper. A ma tą inteligencję i nie jest taki głupi, żeby tu spaść na dół. Szkoda naprawdę. Dobrze. Na jego oczach będziemy podbierać mu tu coś. A idź ty. Nie lubię jak ktoś tak jakoś, tym bardziej Creeper, jak się jakoś tak na mnie patrzy, co ja robię. No bo ponieważ nigdy nic nie wiadomo, lepiej go zabić. O, tam mamy jeszcze więcej lapisu. Najpierw tutaj tego kryształu zbierzemy. O, grzybki nawet. Mogą się przydać. Nie wiadomo kiedy indziej znajdziemy. Do Netheru nie będziemy uczęszczać. Póki co. Czy tam nikogo ani niczego nie ma? Bardziej pytanie, czy nikogo. Dobrze, węgiel już za chwilę. O, tam jest lawa, a przy lawie jest bardzo duża możliwość. Omen. Bardzo dobrze. Już zamiatam, aż tak dużo nie zrobi, chociaż też coś może zrobić. Ale po prostu najbardziej się boję Creepera, który jeśli nam coś zniszczy, no to już... Jeśli będą to diamenty, albo pod nami będzie lawa, no to nie będzie to przyjemność, prawda? A my z Minecrafta mamy czerpać całe przyjemności, także lepiej uważać na... A nie, to też kryształ. Za każdym razem, gdy widzę kryształ, naprawdę myślę, że to teraz jest diament. Ponieważ poniekąd ta ruda jest naprawdę podobna do diamentu, sami musicie to przyznać. Wykopiemy to tutaj. O, mamy 19 level. Nie tylko poprzez górnictwo, ale między innymi właśnie poprzez górnictwo. O, 20, ale fajnie. O, jak fajnie. Jak epicko tutaj jest. O, tu jeszcze jeden węgiel został. Tam nic nas... Dobra. Od tyłów nic nas nie powinno nawiedzić, ale... Ja się nadal boję. O, czekajcie, 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 czekajcie. Nie. Sądzicie, że to redstone? O nie, mylicie się. To jest rubin. Juhu. Właśnie to jest rubin, podobny teksturą do redstone'a, ale nie! Jak fajnie! Mamy rubin!
Ja chcę więcej. Dużo tutaj tych wszystkich itemków w ogóle. Rud i nie tylko. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Naprawdę. Ruda przy rudzie. I tak powinno być w Minecrafcie. Tu jeszcze mam kryształ. Otóż to. O, a tu jest już srebro. Ale najpierw... O! Nieprzyjemnie. Ale mimo to spróbujemy wydostać. Okej. Tutaj już jest bezpiecznie. Także weźmiemy sobie tą wodę i pójdziemy. Tutaj już nic nie ma raczej. Spróbujmy obbadać ten teren. Z tego co widzę, właściwie kończy nam się już nasz kill off. Ale najwyżej sobie zrobimy nowy. Zdajemy sobie raczej redstone, przyda się. Ile tutaj tego wszystkiego jest? Na którym jesteśmy? O, na 12 poziomie. Właśnie, dokładnie. A co zwyczaj, właśnie, przy takiej lawie, z tego co wiem, można już napotkać diamenty, więc... Fajnie. A, właściwie też szmaragd można napotkać. Czy nie lepiej? Co tu jest? A, tutaj jest nasz kanion. O, jaka ciemność. Czyżby na dworze była noc? Idziemy w tamtą stronę się wrócić, że tak powiem, bo tam jeszcze... To jeszcze nie koniec, przecież tam jeszcze widzieliśmy przecież monster spawner. Omen. No. Spokojnie. Słychać Endermana? Enderman! Enderman! Tylko nie to! Proszę nie krzywdź! O, chwileczkę, czy to jest na pewno lapis? Tak, to lapis. Ale nie jestem pewny, ponieważ niektóre rudy są naprawdę podobne do innych rud. O, złoto! Słyszę Endermana, ale złoto jest fajne. Złoto is git. Dobrze. Idę. Spokojnie. O, tu jeszcze więcej złota. Tylko żeby to nie była zasadzka Endermana. Tylko nie to. Mi się normalnie też przypomina Grasslender. Jeśli ktoś nie zna, możecie sobie wpisać na YouTubie. Wpiszcie sobie Slender. Będziecie rozumieć, o co chodzi. Dobrze, tu nic chyba nie ma. Przejdę sobie szybko. O, tu jest tylko to. Dobrze, zbierzemy sobie nasz silver, czy kryształ. Kryształ. Zbierając resztę rud. I zanim jeszcze wyjdziemy całkowicie z kopalni, chciałbym jeszcze zwiedzić tamten dungeon, Monster Spawner, czyli jaki znaleźliśmy po drodze. Myślę, że warto go będzie zwiedzić. A szczególnie to, że możemy znaleźć coś ciekawego w skrzynkach, prawda? Gdzieś to było zło... Omen! Spadaj! O, dobrze. Oh no, znowu słyszę Endermana! Enderman! Ale czekajcie, gdzie to było złoto w takim razie? W tą stronę idziemy. Tutaj żelazo. Mi się już... O, no nie, nowy kanion. Kryształ. Już tak troszeczkę... Wiecie co? O, przepraszam.
przepraszam was na chwilę. Muszę coś załatwić w rzeczywistości. I elegancko już jesteśmy. Jestem z powrotem. Nie dają to dużo, nic specjalnego to nie było zresztą. I nie chcę już tutaj się zbytnio wbijać w kolejny kanion, ale tak korci właściwie ten kryształ, że go sobie jeszcze może zbierzemy. Jest tu tak jeszcze, tamtego już nie biorę, to już za dużo. Oh man, ale fajnie, widzę dzień, widzę jasno, widzę światło, ale fajnie. Widać tylko niebezpieczne klipery, także nie idziemy tam. Omijamy ich z daleka. W takim razie wracamy się na chwilę tam do kanionu. Tu gdzie jest Monster Spawner. O, widzicie tam skrzynkę. Jeśli nie, to już tam idziemy przebadać teren. Jopi! Jest! Udało się nam. Na czas. Zabezpieczny Monster Spawner. I teraz ta-da-dam. Szybko otwieramy skrzynię. Uhu! Mamy Witzy Gunpower. Nową płytkę muzyczną. Iron Ingot. Chleb. Siodło. O. Trzeba coś wywalić. Cobblestone. Cobblestone i cobblestone. Oh no. Oh no. Przyszły kolesie na pomoc. Szybko robimy checkpointa. Jaki by tu kolor? Jaki by tu kolor dać? Czerwony może być. Damy zombie. Spawner. Okej. Okay. I mamy nasz zombie spawner. Nie wiem, czy nam się do czegoś przyda. Nic chyba on tak nic specjalnego nie daje, ale... O właśnie, most tą możemy sobie jeszcze zebrać. Tutaj wywalimy to. I bierzemy most tą na... Przyda nam się. I myślę, że teraz możemy już chyba wracać do naszego domu. Jak zbierzemy tylko ten most, ponieważ to by było tyle. Nie będziemy już się bardziej zagłębiać w tym. O, men! A! Skąd ty się wziąłeś? Teraz nie ciasnej. O, właśnie, dzięki za hełm. Zamienię ten hełm za stringi. Czyli za sznurki po angielsku. Już szybciej. Ja chyba tylko z grubsza zbiorę tutaj to wszystko. Ponieważ już słyszę normalnie nieprzyjacielskie odgłosy zombie. Złościły się na mnie za to, co... Oh man. Po nas! Nie mamy kill-offu. Trzeba coś tu wpakować. Jeszcze więcej kobla. Szybko, 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 szybko. Pośpiesz się. Pośpiesz się, Hipek. Ale ile ich tu słychać? To jest już... Bez przesady! Ile ich tu jest? 1 500 000 900. Okej, mamy tutaj... Niepotrzebne rzeczy. O! No! 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 Czy jest... Coraz więcej zombie. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Niech szybciej mi się tutaj serduszka szybko ładują. Oj, dobrze. Tak z grubsza to mniej więcej zbierzemy. Już nie będziemy tak dokładnie
wszystkiego brać. Dobra, dobra, idziemy stąd. Tu nic nie ma, nie ma. To spadamy. Tu nic nie ma? Nic tu nie ma. Dobrze. Nie idziemy już po żelazo. Koniec tego, tej żelazomanii. I idziemy tam do tego kanionu. Tam, gdzie było wyjście na powierzchnię. I tam już skończymy. Tylko, gdzie to było? Tam to było. Okej. O, mam powierzchnię. Czy wyjście na powierzchnię. Idziemy w górę. O, Clipper nawet nam idzie na dole. Papa, Clipper. Okej. O, gdzie my tu jesteśmy? Wow! No! No! Co? Jak mi się mogło coś stać? Ej, obczajcie to. Ja bym się teraz normalnie najchętniej tepnął, ale jak, prawda? To jest... co to było? Proszę! Jakoś wyzerowałem ten skok. Okej. W górę szybciej. Zobaczcie, mi się coś stanie. Okej, w górę. Szybciej. No. Okej. Jeszcze bardziej w górę. O, mamy nasz dom. Ja nawet nie przeczuwałem, że tu jest taka jaskinia jakaś. Dużo łatwiej by mi było znaleźć taką jaskinię, no ale nic. Szybko jeszcze zmienimy sobie tutaj, żeby wykrywało nam nie cave'y, tylko nasze house'y. Nasze budowle, znaczy się nie house'y, czyli domy. I wracamy do naszego domu, ale z pełnym ekwipunkiem za to. Wyszliśmy z pustym, a wróciliśmy z pełnym. O, jak dobrze być w domu. Dom wreszcie i nareszcie. Dobrze, ja się tu, w takim razie ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, jeśli wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki. Piszcie mi w komentarzach, co mogę zrobić, jak mogę to zrobić. No i to tyle, dziękuję wam za oglądanie. Cześć, trzymajcie się, na razie. To w ogóle fajna ta modyfikacja.